wraca, to opad tej leciuteńkiej gumeczki. Ale tym razem spuścił się o konik. Spadł. Ślicznie ubarwiona rybka w kolorze starego złota ze ślicznymi czerwonymi płytwami. Mniejszy z możliwych przynęt w kolorze jasnym, może być kolor biały, może być kolor żółty i czasem może być kolor taki czerwony robaczek, czerwony, brązowy. Czasami im się podoba taka kompozycja z dwóch kawałeczków sklejona. Z kawałeczka czerwonej gumeczki i z kawałeczka białej. I one traktują to jako naturalny pokarm, który im tam jest podawany. Cała sztuka polega na tym, żeby w potencjalne miejsce żerowania wdręgi podać to jak najbliżej. Jeżeli uda się nut, to raczej pewna jest ryba. Delikatny sprzęcik, gumeczkę zabrałem. Ryba wakacyjna. Rybka, która jeśli inne drapieżniki nie biorą, dostarcza wędkarzowi super wrażeń. Chyba najpiękniej ubarwiona ryba w naszej wodzie. Miedziano-złota wzdręga z ognisto-czerwonymi płetwami. I oczywiście po delikatnym odhaczeniu musi wrócić do wody, bo wartości kulinarnych nie przedstawia żadnych. Natomiast jest fenomenalną rybką do łowienia.